Dzień dobry moi kochani, z tej strony Kasia Podróż Mistyczna, witam Was bardzo serdecznie. Moi kochani, zapraszam Was na kolejne czytanie. Mam tutaj kilka talii, będę po niej sięgać, będę wyciągać kolejne karty i zobaczymy, jakie wiadomości przychodzą do nas na najbliższy czas. Dużo się dzieje w tym momencie na świecie, dużo się dzieje wokół nas, dużo się dzieje w nas samych, bo to tak naprawdę my kreujemy swój indywidualny świat i oczywiście każdy z tych indywidualnych światów tworzy świat kolektywny. Także będziemy tutaj sprawdzać tą energię na najbliższy czas. Zobaczymy, co nam się pojawi. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was również na mój profil na Instagramie, na mój profil na Facebooku. Tam wrzucam tak zwane shorty, czytania codzienne. Wrzucam też od czasu do czasu jakieś posty. Zapraszam Was również do wspierania mojego kanału. Możecie postawić mi kawkę, zabierze Was tam aplikacja BuyCoffee.to i możecie mi postawić na przykład espresso albo większą kawkę. Także dziękuję Wam z góry za to bardzo serdecznie. Dziękuję, że mnie wspieracie poprzez swoją obecność, poprzez to, że mnie słuchacie, że bierzecie czynny udział w tworzeniu mojego kanału, że subskrybujecie, lajkujecie, nie lajkujecie, komentujecie, przesyłacie mi maile. Jestem za to bardzo wdzięczna. Dobrze, nie przedłużamy. Myślę, że możemy zacząć. Tutaj wyciągnemy sobie takie tło czytania. Zobaczymy, co nam się tutaj pojawi. Dobrze. Ok. Wiecie, co mi przychodzi do głowy? Przychodzi mi do głowy słowo gra, rozgrywki. Przychodzi mi też do głowy taniec i oczywiście po środku tutaj widzicie symbol yin-yang, czyli tutaj ta równowaga pomiędzy energią żeńską i męską. To może oznaczać to, że te energie wchodzą właśnie w ten balans, zaczynają ze sobą współpracować bardzo mocno, zaczynają tworzyć jedną spójną całość, kompletność, czyli dochodzi tutaj do integracji. I tutaj mam taki przekaz dla osób indywidualnych, czyli tutaj dla Was, moi słuchacze, ale również mam wrażenie, że to się dzieje na tutaj poziomach światowych czy globalnych i właśnie na tych poziomach odczuwam tą taką grę zależności. I oczywiście to jest jakby naturalne, że jakiś ruch wywołuje kolejny ruch i to pociąga za sobą kolejny ruch i coś się zadziewa, prawda? I ja coś takiego tutaj widzę, ale bardziej w takiej skali bardziej w takiej skali właśnie może biorę tutaj pod uwagę pewną strukturę polityczną, gospodarczo-ekonomiczną, że tutaj mam wrażenie, że ta postać jest taką siłą równoważącą, cokolwiek to oznacza. I ja mam wrażenie, że to są te dwa elementy, które każdy z nich próbuje pociągać za swoje sznurki i próbuje przeciągać na swoją stronę. Czyli tutaj pojawia mi się jakaś taka walka, gra, jakaś rozgrywka. To jest chyba najlepsze słowo, jakie ja potrafię znaleźć w tym momencie. I oczywiście świat jest pełen rozgrywek większych lub mniejszych, ale tutaj właśnie coś takiego mi się pojawia, czyli słowo rozgrywka każdy próbuje ciągnąć w swoją stronę i w zależności od tego, nie tylko słowo rozgrywka, ale odczuwam też słowo niepewność, bo ja mam wrażenie, że w którymś momencie któryś z tych elementów pociągnie za sobą tą postać. Ona na razie jest taka nieporuszona. Ona na razie potrafi utrzymać tą równowagę. Czyli ja mam wrażenie, że mam taką wizję pewnej struktury, która sobie jest. Ona się już trzęsie, ona już trzeszczy. Zadziewają się różne ruchy, które wydają się przeciwstawne i w którymś momencie któryś z tych elementów pociągnie za sobą tą całość. I to wcale nie oznacza tego, słuchajcie, że to jest pewną, przychodzi mi takie słowo z angielskiego do głowy, entity, czyli całość. Czy to nie chodzi o to, że to jest końcowy wynik, tylko mam wrażenie, że w pewnym momencie coś jakby pęka, coś przeważa tą szalę i energia, energia idzie w tą stronę, energia idzie w jakąś stronę. Czyli na razie mam wrażenie, że jest taka próba utrzymania wszystkiego w stanie, w którym jest, ale wkrótce mam wrażenie, że któraś z tych stron przeważy. To tak troszkę nie do końca może jest jasne, co przekazuję, ale wiecie bardzo dobrze, że czytania często posługują się metaforą, tak? Czyli mam wrażenie, że jest, tak jeszcze powtarzając, jest pewna struktura, ona już się chwieje, ona już trzeszczy, ona jeszcze utrzymuje równowagę, odbywają się różne ruchy w przeciwstawnych kierunkach i na razie jest to w jakiś sposób balansowane, natomiast w którymś momencie któraś z tych elementów przeważy i nastąpi pociągnięcie większości w tą stronę. Tak? Tak ja to odbieram. Zobaczmy, jakie zwierzątko tutaj nam towarzyszy w tym czasie. O, coś tutaj chciało wyjść, wyskoczyć. Wąż, no właśnie, wąż. Zaraz zobaczymy, co przynosi nam wąż. Ta karta kojarzy mi się z... Wyciągnę chyba jeszcze jedną. Ta karta kojarzy mi się z energią świata w tarocie, czyli domykanie cyklu. Właśnie. Tutaj mamy... bóbr. I to jest element ziemi, słuchajcie. To jest element ziemi. I o czym mówi nam bóbr? Ciężka praca, lojalność i takie nigdy nie zmęczenie, że tak powiem. Tak. To jest taka energia, która ona zazwyczaj nie inicjuje niczego, nie zaczyna niczego, natomiast jest bardzo dobra w kontynuacji, w rozwijaniu, w pomnażaniu. To jest taki charakter ciężko pracujący. Czyli pojawia nam się tutaj element ciężkiej pracy i długoterminowości. To może się odnosić do cyklu, w którym byliśmy, bo tutaj mamy element, nie, to jest woda, z tego co pamiętam. Przepraszam, bo ta książka ma swoje znaczki. Jeżeli ja jej nie używam przez jakiś czas, to zapominam. To jest chyba element wody, chociaż... Wiecie co, nie znajdę w tym momencie, ale tutaj mamy, ja odczuwam bardzo mocno element ziemi, czyli ten świat materialny. I to może się odnosić do tego cyklu, w którym byliśmy, czyli okres konsumpcjonizmu, prawda? Bardzo mocno rozwijająca się właśnie ta ideologia konsumpcjonizmu. I to może oznaczać to, że to się kończy, prawda? Ten cykl dobiega końca. Może to też oznaczać, że ta energia węża, żeby ją rozwinąć, pomnożyć, może będzie wymagana praca w tym kierunku, poświęcenie się temu. Momencik. Słyszę też takie słowa... Jedno zdanie jest takie odnośnie tej karty. Wyjście mas pracujących, czyli to się może odnosić do jakichś może sprzeciwów, może jakichś protestów. Może się tutaj zacząć dziać różne... rzeczy właśnie w tych sferach, nazwijmy to zawodowych i tego, taki bunt ludu, chciałabym powiedzieć. A z drugiej strony słyszę takie słowa wyjście z ukrycia i to mi się kojarzy albo ktoś wychodzi z ukrycia, albo coś wychodzi z ukrycia, ale to najbardziej skojarzyło mi się właśnie z osobami, które pracowały bardzo mocno nad swoją duchowością, które przygotowywały się w pewien sposób do tego czasu, który nadchodzi i zaczynają iść w tym kierunku, zaczynają pokazywać to, kim są naprawdę, zaczynają pracować w takim szerokim tego słowa znaczeniu, zaczynają pracować w tej przestrzeni, prawda? Pomnażać tą przestrzeń, rozwijać tą przestrzeń w sobie i wokół siebie, tak? Coraz bardziej. Czyli wyjście z ukrycia i zobaczmy jeszcze, co mówi nam wąż. Wąż. Słuchajcie, wąż. No właśnie, taki stróż nieobudzonej magii i kreatywnego potencjału, czy mocy twórczej. Wąż jest symbolem naszego najwyższego potencjału. Czyli tutaj rozbudza się potencjał w każdym z Was i rozbudza się ten potencjał na skalę większą, choć niekoniecznie jeszcze jakby to widzimy, prawda? Tutaj będzie się odbywać jakieś przebudzenie prawdziwego potencjału. Będzie się wydobywać ta moc twórcza, ta moc kreatywna. Tutaj też dostrzegam, słuchajcie, łączność. To mi się kojarzy z takimi połączeniami, być może telepatycznymi, ale przede wszystkim kojarzy mi się to z internetem, z takimi połączeniami wirtualnymi. Ta sieć się rozrasta. Chciałabym nawet pójść tak daleko, jak właśnie, nie wiem, ja widzę, wiecie co, rozbudowywanie sieci. Słyszę takie słowa. Więc to znowu możemy odnieść do różnych aspektów. Może być tak, że będą się nawiązywać współprace i będą po prostu tworzone jakieś, że tak powiem, ogniska, siedziby i będzie między nimi łączność. Ale mam taką wizję, słuchajcie, takich przemieszczających się szybko strumieni elektrycznych, czy takich właśnie strumieni światła, czy jak wyobrażacie sobie takie światła laserowe, że to się przenika w to, biegną te światła w różnych kierunkach i mnie się to kojarzy właśnie z takim połączeniem wirtualnym. Przychodzi mi do głowy wirtualność, rozbudowa tego, ale również w ogóle rozbudowywanie sieci i słyszę też sieci powietrznej. Cokolwiek to może oznaczać. Takie ostatnie zdanie odnośnie węża. Wąż pojawia się, kiedy nie ma już więcej czasu przeznaczonego na stratę, czyli nie możemy już tracić czasu, tak? There is no more time to waste. Z angielskiego. Trochę to tak koślawo przetłumaczyłam, ale nie traćmy czasu, nie traćmy już więcej czasu. Słyszę coś takiego, tak? I ten bóbr naprawdę przejawia się w takiej formie, nie wiem, czy Wy to widzicie, bardzo pozytywnej. Czyli tak jak mówię, to mi się kojarzy z lightworkerami, którzy po prostu wychodzą z ukrycia, że tak powiem. Ale tak jak mówię, coś wychodzi jeszcze z ukrycia. I tak jak mówiłam, być może po prostu wychodzenie masy, tak? Masy osób, ludzi wychodzące na przykład na ulicę. Dobra, idziemy dalej. Po co by to tutaj sięgnąć? Tutaj mi się pojawia król monet i skojarzył mi się on z władzą. Taka władza, która się przygląda czemuś i próbuje zdecydować o czymś. Tutaj mamy stanie na rozdrożu, tak? Czy pójść tędy, czy pójść tą drugą ścieżką. Pójść jedną, czy drugą ścieżką. Odbywa się jakieś rozstrzygnięcie i to może chodzić o władzę w jakimś konkretnym miejscu. Ktoś próbuje zdecydować, czy pójść w jedną, czy w drugą stronę. No właśnie. No właśnie. Czy pójść w jedną, czy w drugą stronę. Co ja chciałam jeszcze dodać tutaj do tych kart? Ja mam wrażenie, słuchajcie, że tutaj niezależnie, która ścieżka zostanie wybrana, to ona prowadzi do tego samego rezultatu. Pojawia nam się karta sprawiedliwości. Czyli dojdzie do tego zrównoważenia sił, niezależnie od tego, która ścieżka tutaj zostanie wybrana. Czyli ta władza, cokolwiek to oznacza, przygląda się temu, co się dzieje. Mamy tutaj dzika w tle, więc może dzik Wam coś podpowie, ale ona zastanawia się, co robimy dalej, co robić dalej. Obie te ścieżki nie pokazują jasności, czyli nie dają jakiejś klarowności w rezultacie, dlatego jest to trochę taki wybór na oślep i każdy z tych wyborów prowadzi do tego samego rezultatu. A karta wagi to karta wagi, dlatego że sprawiedliwość to jest karta, która opiekuje się wagą, ale tutaj to jest sprawiedliwość, to jest, słyszę też wymierzenie kary, czy kara, czy nagroda i przywrócenie balansu. I teraz mi się jeszcze rzuca jedna rzecz w oczy. Tutaj mamy tego pajączka. On mi się troszkę kojarzy, słuchajcie, z czytaniem, które robiłam dla kolejnych wibracji numerologicznych. Numer 33 miał właśnie, ja tam mówiłam o pajączku. I to mi się z tym kojarzy. I teraz, ok, mam jeszcze jedną informację. Tutaj może być próba kontroli, wiadomo. Próba kontrolowania sytuacji, obieranie pewnej strategii, ale w tej strategii, którą przyjmuje tutaj ta energia króla monet, jest podkopywanie dołków pod samym sobą. Czyli dlaczego mówię? Dlatego, że mam wrażenie, że ktoś próbuje wymierzyć sprawiedliwość. Jak mówię ktoś, to słuchajcie, czytajcie to w szerokim tego słowa znaczeniu. Ktoś próbuje wymierzyć sprawiedliwość, bo to nie chodzi oczywiście o jedną osobę, tylko to jest zespół. To jest dużo bardziej skomplikowane, prawda? Ale nie wie, nie jest świadom. Ja odczuwam tutaj brak świadomości odnośnie tego, że podkopuje sam pod sobą dołek. Bo ten pajączek jest malutki, niewidoczny, ale on się zakrada, prawda? I on się zakradnie. No właśnie. I z czegoś małego może się zrobić coś dużego. I z czegoś małego może się zrobić coś dużego. Ok, i teraz. Tutaj jest próba trzymania innych na uwięzi, ale ten proces uwalniania się już następuje. Tutaj następuje, słuchajcie, proces uwalniania się, tak? Od tego, co było, od tego, co nam służyło do tej pory, od pewnych struktur, od pewnych wzorców, od pewnych systemów tworzenia naszego świata, następuje uwolnienie się od tego. I to następuje, słuchajcie, na poziomach indywidualnych, ale tak jak mówiłam na samym początku, indywidualność, każda indywidualność jest elementem grupy, prawda? Czyli tutaj przechodzimy na poziom kolektywu, który się uwalnia. Tak? Pełnia księżyca może być ważna i oczywiście to już jakby jest pewnie słyszalne z wielu źródeł. Pełnia, z tego co pamiętam, ma miejsce 8 listopada i mamy zaćmienie księżyca, prawda? Także tutaj może się dużo zadziewać do tego czasu, czy w tym czasie. I tak jak mówię, następuje coraz większe uwalnianie się i również na takim poziomie światowo-globalno-planetarnym. Uwalnianie się. Coś tu się odwróciło. Dobrze. Potrzeba oświecania ciemności, czyli świecić światłem w ciemności. Dzielić się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, swoją mądrością, oświetlać drogę, czyli może być tak, że niektórzy będą zobligowani do tego, żeby oświetlać drogę innym, wskazywać drogę innym. I znowu mamy kartę sprawiedliwości. Zobaczcie, numer 11. Dwie różne talie i karta sprawiedliwości. Czyli słyszę takie słowa: wydanie wyroku, wyrównanie szali, wyrównanie energii. Słuchajcie, to się może odbywać w różny sposób. Naprawdę w różny sposób. Ale mam wrażenie, że już nadchodzi czas. Mamy numer 11. Listopad. To może oznaczać listopad, tak? Czyli cokolwiek oznacza dla mnie to pociągnięcie całości w jedną stronę, to się może wydarzyć właśnie w listopadzie. To jeżeli chodzi o jakąś strategię, to ona, mam wrażenie, nie powiedzie się w takim sensie, że to, czego oczekiwali ci, którzy obmyślali tą strategię, się nie wydarzy. Wydarzy się coś innego, coś, czego oni nie planują. I tutaj właśnie chodzi o to podkopywanie. Ta strategia stanie się podkopaniem tego dołku, tak? Coś może wyjść na jaw i jeżeli była próba przywiązania, to raczej nastąpi uwolnienie. 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 I też takie wyzwolenie, słuchajcie, te postacie kojarzą mi się właśnie z taką lekką, wysoko wibrującą energią, czyli znowu wracam do lightworkerów. Ja tutaj mam na myśli wszystkie osoby, które są bardzo mocno zaangażowane w rozwój duchowy i w podnoszenie wibracji naszej planety. To tutaj odczuwam uwolnienie tych osób, tak? Czyli to wyjście z ukrycia. Cokolwiek się tutaj zadziewa, powoduje wyzwolenie tego. Wyzwolenie. Nie w takim sensie odzyskanie wolności, nie o to mi chodzi, tylko wyzwolenie powiązane z taką odwagą ujawnienia się i być może poprowadzenia, wskazania drogi innym. Dobra, jeszcze jedną wyciągniemy, bo chciałam to zatrzymać. Wieża. Zamek z piasku. Zawalenie się zamka z piasku, słyszę. To mi się kojarzy, nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się z Waszyngtonem. Zawalenie się zamka z piasku, słyszę. No i prawda, mamy króla mieczy, prawda. Dobra, chodźmy dalej. Przychodzi mi też do głowy szpak. Może to mieć jakieś znaczenie, jeśli chodzi o zwierzęta mocy, więc sprawdźcie sobie znaczenie szpaka. Bardzo ważne będzie połączenie ze swoimi emocjami. Nie ze swoimi emocjami. Jakby też, czyli nie odpychać tego, co czujecie, nie odpychać tych emocji, które będą się rodzić, nie spychać tego, nie zauważać tego, nie ignorować tego, przyjmować to, co się dzieje w takim, na poziomach indywidualnych. Budzi się we mnie lęk, gniew, złość, może jakaś radość, nadzieja. Różne emocje mogą się pojawiać i tutaj chodzi o to, żeby mieć z tym połączenie, ale pozostać jakby w swoim centrum. Pozostać w spokoju, to jest bardzo ważne, tak? No właśnie i czekajcie na ważną informację, to też może dotyczyć Waszych poziomów indywidualnych, tak? Może do Was dotrzeć jakaś ważna informacja, która Wam przyniesie jasność w Waszym życiu osobistym, ale na poziomach globalnych może to dotyczyć... Czekajcie, bo coś mi zaczęło bzyczyć tutaj i się zaczęło zastanawiać, co to jest. Okej. To może chodzić właśnie, że pojawi się jakaś informacja ważna, tak? I coś w tej informacji będzie zawarte, co wpłynie na całość. To tutaj się odbywa. Instynkt. Słuchajcie, bardzo ważne będzie połączenie swojego instynktu z tą wyższą świadomością, tak? Słuchajcie tego, co podpowiada Wam ciało, słuchajcie tego, co jest w Was i skupcie się na świetle. Tutaj dość mocno pojawiają mi się też góry, więc góry mogą mieć jakieś znaczenie. Góry. Zdecydowanie, słuchajcie, nadchodzi jakaś zmiana. Dobrze, zobaczmy, co mówią te karty. Przepraszam Was, bo naprawdę zawiesiłam się, ale coś zaczęło mi tutaj, że tak powiem, bzyczeć i nie wiem, co to jest. 30. Moi kochani, przepraszam Was, musiałam na chwileczkę przerwać ten filmik, już jestem z powrotem i przechodzimy do dalszej części czytania. No właśnie, ta karta. Zdecydowanie nadchodzi jakaś zmiana. Może być tak, że będzie dość burzliwie, bo ja tutaj widzę takiego galopującego konia, prawda? Ale ta karta mówi też o tym, żeby stać się takim posłańcem. Ona zachęca do tego, żeby stać się posłańcem, być może dla innych. To mogłoby się wiązać z tą kartą i z tym oświetlaniem drogi dla innych, bo tak jak mówiłam, ta karta zachęca do tego, żeby głosić dobrą nowinę. Czyli w momencie, kiedy wszyscy widzą przede wszystkim to negatywne, to ciemne, to ważne jest to, żeby komunikować to, co jest dobre, to, co jest pozytywne, wskazywać na to światło. I ważne jest w tym przekazie też to, żeby zawierać w tym treść, prawda? Czyli być świadomym tego, co się komunikuje. Czyli tutaj wchodzi też na scenę odpowiedzialność. Odpowiedzialność, czyli zdecydowanie nadchodzą jakieś zmiany. Tak jak mówiłam, to może być burzliwy czas, ale tak już patrząc trochę dalej, to wszystko prowadzi do większej wolności. Przychodzi mi do głowy słowo liberation. Wejście na te wyższe poziomy świadomości. Zwraca moją uwagę ten biały gołąb, który mnie się kojarzy, jak zapewne większości, z gołębiem pokoju. I ta karta mówi też o trzonie Więc tutaj troszkę powracamy do tej pierwszej karty, którą omawialiśmy. Tutaj nie było mowy o trzonie, a raczej o pewnej strukturze, która jest i zdaje się być stabilna, choć nie jest. Natomiast tutaj już docieramy do trzonu, czyli tutaj może następować takie solidne przebudowywanie fundamentów, na jakich funkcjonuje świat, czy funkcjonował do tej pory. Tutaj oczywiście w przepiękny sposób przejawia nam się istota człowieka, prawda? Czyli nie mówię już nie mówię o tej materialnej części człowieka, choć oczywiście to jest też bardzo ważnym elementem istnienia, bo pamiętajmy, że jesteśmy tutaj na tej ziemi w takiej formie, w jakiej ona jest w tym momencie i nie zapominajmy o tym, prawda? Nie zapominajmy o tym, że mamy ciało materialne i to, co nas otacza, jest materialne. Natomiast ja tutaj dotykam istoty, czyli tej przestrzeni, która jest nieporuszona, która jest stała, która jest w pewien sposób niezmienna. To nie oznacza tego, że ona się nie rozwija, ale ma w sobie tą stabilność i tutaj właśnie przejawia mi się ta istota, docieranie do tej istoty w większym stopniu i przede wszystkim dostrzegam tutaj wspólnotę, że moc jest we wspólnocie, we wspólnym działaniu, w trzymaniu się razem. Wtedy można będzie wykruszyć, skruszyć to, co już jest niepotrzebną skorupą, to, co jest już popękane i przestarzałe i dać przestrzeń na narodziny właśnie tego przecudownego światła. No i tutaj jeszcze jest właśnie taka informacja o tym, żeby cały czas pilnować swojego własnego trzonu. Słuchajcie, jak każdy z nas będzie pilnował siebie, tak, to się w przecudowny sposób odbije na utrzymywaniu stabilności i trzonu kolektywu. Tak? Czyli każdy ma tutaj w ramach kolektywu zadbać o swoją stabilność i właśnie ten swój trzon. Dobra, na sam koniec jeszcze wyciągniemy tutaj kartę z tej oto talii. No właśnie, szanuj Matkę Ziemię. To jest chyba dość jednoznaczny komunikat. Mamy oczywiście tutaj postać Feniksa, a Feniks to odrodzenie, to powstanie z martwych, to powstanie z popiołu. To często mi się kojarzy z wylewaniem czegoś z wnętrza, z komunikowaniem czegoś w taki czy w inny sposób. Pamiętajcie, że komunikacja nie tylko, czy nie zawsze przybiera formę werbalną. Można komunikować w różny sposób. Czyli jest tutaj, chcę nawet powiedzieć, wyziewanie czegoś. Czyli już tutaj wchodząc na takie przestrzenie planetarne, to może być tak, słyszę takie słowa, pomimo tego, że to wydobywa się z ust, ale słyszę też płacz Matki Ziemi, krzyk, co mnie też zastanawia, to jest to, że to jest kolor złoty, czyli może to jest związane właśnie z tym oczyszczaniem. Słuchajcie, jak przechodzimy przez oczyszczanie, to wydobywamy z siebie, że tak powiem, ten brud. I jak już wyczyścimy to wszystko, no to pozostaje jednak ta przestrzeń oczyszczona. I ja coś takiego tutaj widzę, że tutaj zadziewa się proces oczyszczania w takim szerokim aspekcie. I bardzo mocno rzuca mi się w oczy to ten kolor tutaj złoty, złoto. Co to może oznaczać, prawda? Wszystko, słyszę takie słowa, wszystko musi wrócić do równowagi. No i tutaj też dostrzegam oczywiście kobietę. Uzdrawianie energii żeńskiej. I uzdrowienie energii żeńskiej mi się tutaj przede wszystkim pojawia. Ona jest, zobaczcie, to drzewo czy ta postać jest splątana czy opleciona smokiem. Sprawdźcie, możecie sobie sprawdzić i znaczenie koloru złotego i znaczenie smoka. Może być to smok żółty lub o kolorze złotym. Kolor ma znaczenie. Ale tutaj gdzieś cały czas przejawia się, może nie cały czas, ale przejawia się ta forma węża, prawda? Bo to mnie się też skojarzyło z wężem, dopiero potem zobaczyłam, że jest to smok. W każdym bądź razie to mi się też kojarzy z energią męską, tak? Czyli to owinięcie energii żeńskiej przez energię męską, pewne uwięzienie, pewne przylepienie, obłapienie pewne. I tutaj mam wrażenie, że właśnie dochodzi do głosu ta energia żeńska, co zresztą też jest widoczne w innych kulturach. Tutaj mi się te dwie postacie skojarzyły właśnie z Bliskim Wschodem, prawda? Wydarzenia z Iranu. Wcale nie zdziwiłabym się, gdyby to też jeszcze zaczęło nabrzmiewać coraz mocniej. Nie zdziwiłyby mnie jeszcze kolejne wydarzenia tutaj właśnie w tych obszarach, ale tak jak mówię, uzdrowienie energii żeńskiej, która wymaga tego oczyszczenia, tego wypowiedzenia się, tego przemówienia w swojej obronie. I słuchajcie, to nie jest tak, że uzdrowieniu ulega tylko energia żeńska. Ja o tym napominam tutaj, bo to mi się przejawia w karcie, natomiast uzdrowieniu też ulega energia męska. I nagle ten smok wydaje mi się taki bardzo łagodny. Ja tutaj nie widzę już uciśnienia, tylko jest łagodność i jest bliskość. Słuchajcie, są bardzo subtelne różnice pomiędzy, to też mówiłam w którymś czytaniu odnośnie wibracji numerologicznych, jest bardzo cienka różnica pomiędzy tym, co toksyczne, a tym, co nie jest toksyczne. Chodzi o pewne zastosowanie energii i o intencje. ten sam aspekt w nas może przybrać zdrową lub toksyczną formę. I elementy energii żeńskiej i męskiej uległy dużemu zaburzeniu, dysharmonii. I tutaj mówimy już i o poziomach indywidualnych, i o relacjach, i, że tak powiem, energii żeńskiej i męskiej w aspekcie kolektywu i, nazwijmy to, świata, prawda? Natomiast patrzę na tego węża tutaj, to jest właściwie to samo. Tu nie ma zaciskania, bo patrzycie na to i co Wy tu widzicie? Możemy widzieć zaciśnięcie, okrążenie, uwięzienie, prawda? Ale możemy też widzieć przytulenie, otulenie, ochronę. Czym to jest? Może być tym lub tym. Czasem może wydawać się jednym, a jest drugim. I chodzi o to, że mam wrażenie, że właśnie tutaj te energie ulegają transformacji, przekształceniu. Zachodzi proces balansowania tego i współistnienia w bliskości, w intymności, w symbiozie, we współpracy, prawda? Tu nie ma uciśnienia jednej energii poprzez drugą i to może być naprzemienne, tak? To może być naprzemienne. To jest to, co ja tutaj odczuwam. To jest to, co ja tutaj odczuwam. I źródło. Ja tutaj widzę źródło. Źródło, słyszę źródło wszystkiego, co jest. Źródło wszystkiego, co jest. No dobra. To chyba wszystko, słuchajcie, na dziś. Dziękuję Wam bardzo za to, że pojawiliście się po raz kolejny na moim kanale, za to, że wysłuchaliście tego czytania. Zapraszam Was oczywiście na raz kolejny. Przesyłam moc pozdrowień. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.